Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zwrócili uwagę na jadącego rondem na Liliana Pawła II kierowcę ciężarowego Iveco, który skręcając ulicę słoneczną, próbował zapanować nad chwiejącą się na boki ciężarówką. Po zatrzymaniu zajrzeli do części ładunkowej i zobaczyli 150 palet, z których każda ważyła 30 kg. Jak się okazało, kierowca mógł przewozić ładunek do 910 kg. Tymczasem w pojeździe znajdowały się 4,5 tony towaru. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną całkowitą masę pojazdu o ponad 3,5 tony. Dodatkowo palety ułożone zostały w sposób, który zaburzył stateczność ciężarówki, co z kolei doprowadzić mogło w konsekwencji do jej wywrócenia. Policjanci ukarali kierowcę mandatem i zobligowali do częściowego rozładunku wiezionego towaru, tak by nie narażając nikogo na niebezpieczeństwo, mógł kontynuować dalszą jazdę.